Witam. Mało jest, a może nawet wcale nie ma czasopism humorystycznie podchodzących do elektroniki. Ale mamy lidera w tej tematyce. Jest nim nowa odsłona elektroniki dla wszystkich. No możecie tu zobaczyć naprawdę dużo, znaczy przeczytać, zobaczyć dużo zabawnych rzeczy. To jest pierwszy numer, którego redaktorem naczelnym nie jest Piotr Kurecki. I lepiej usiądźcie. Jak już dobrze siedzicie, to przeczytajcie ten fragment. Kto się nie roześmiał, niech napisze to w komentarzu. Kolejna zabawna rzecz, przy czym tych takich bzdur jest tu tak dużo, że to się z czasem robi po prostu żenujące. Tytuł: zasilacze niskopoziomowe. Kto się nie roześmiał? Pomyślcie, czy jeżeli taki tytuł widzicie, to przeczytacie w ogóle, na poważnie potraktujecie to, co tu jest napisane. O tyle dobrze, że w kolejnym numerze, w odpowiedzi na listy czytelników, w przeciwieństwie do tego, co robi PiS i nie przyznaje się do błędów, nie mówi o tym, że wykazywane są błędy, tu zostały opublikowane informacje od czytelników. No i tu, no tego nawet Monty Python by nie wymyślił. Taki był debilny, inaczej tego nie można nazwać, angielski serial latający, cyrk Monty Pantona. Taki, no to jak to się mówi, angielski humor. Nikt tego nie rozumie, poza Anglikami. I no tu tak samo. Jest to jakiś humor, ale naprawdę taki, nie wiadomo jak to traktować. Gdyby to był Prima Aprilis, rozumiem. Ale zobaczcie, co tutaj nam oferują. Co zaoferował w pierwszym szokującym, a przepraszam, to jest numer już kolejny, w pierwszym przewrotowym, no na pewno był to przewrót, tylko nie w tą stronę, co trzeba. Także zobaczcie, że nie tylko ja tu złośliwie mówię o tym czasopiśmie, ale nawet czytelnicy tego czasopisma. W większości to są ci, którzy mieli prenumeratę, no i po prostu tam już zostało niewiele numerów do końca, więc nie przedłużyli prenumeraty, ale jeszcze te kilka numerów sobie poczytali. No, można się pośmiać. I co tu mamy takiego rewelacyjnego? Czy to, no proszę bardzo, jednoczypowy mini wzmacniacz stereo na pierwszej pozycji. No i no zobaczmy tą rewelację. To jest zwykła nota katalogowa tego wzmacniacza. Gdyby nie to, że jest to no, przedruk, to myślałbym, że to robił Adam Tatuś, bo on jest właśnie specjalistą od przedrukowania not katalogowych. No, nie wiem, czy jest sens kupowania czasopisma, który robi przedruki i to, jak to zaraz zobaczycie, ludzie się śmieją, że z użyciem translatora Google jest to tłumaczone. Ja wam wyjaśnię no, mój punkt widzenia tego tłumaczenia, jak to wygląda. Po co ja mam płacić 16 zł, jeśli
mogę po prostu sobie notę katalogową ściągnąć. Często tam jest rysunek płytki drukowanej. Przetłumaczę translatorem i nie będę płacił nic. Internet też chyba każdy ma i nie jest to dodatkowa opłata, jak to było kiedyś, że mało kto miał internet, że to było drogie. Tak mogę przypomnieć, że w latach tak 2000-2010 stałe łącze internetowe to był koszt rzędu 100-150 zł. Nie będę już się wypowiadał na temat prędkości, bo wtedy strony czy też te materiały no, były dużo mniejsze, więc filmy były w mniejszych rozdzielczościach, więc tutaj bezpośrednio się nie da porównać, ale tak mniej więcej koszt, gdzie średnia krajowa, można by zobaczyć, ile tam mniej więcej ona wynosiła. Ja kojarzę wtedy, że zarabiałem w tych latach między 2-3 tysiące złotych. No to 100-150 było jakąś tam znaczącą kwotą. Teraz się zarabia dużo więcej, a internet można mieć za 30 zł. Jak już 60, to full wypas, jakiś światłowodowy i tak dalej. Nie chcę tu więcej pokazywać tych artykułów, bo no cóż, mogą się przyczepić. Trzeba by to robić przez stronę sklepu i przez przegląd tej wersji demo. No w każdym razie już mieliśmy dwa akcenty humorystyczne, jeden żenujący, czy aż potrzeba za granicy kupować licencję na takie coś, żeby to jeszcze był jakiś współczesny wzmacniacz klasy D. To jest na moje oko zwykły wzmacniacz klasy AB mostkowy. Do tego nie potrzeba żadnych nam tutaj obcych dorabiać obce kapitały. Mógł to zrobić nasz rodzimy Adam Tatuś. Brawa dla niego. I żeby nie było, że ja się czepiam. Tu macie wypowiedź na elektrozgrozie o dość ciekawie, no przedruk Google Translator dla wszystkich, nie? Elektronika, przedruk Google Translator dla wszystkich. To też mi w oczy się rzuciło o przewijaniu transformatora. No przewinać to się może i dziecko na trzepaku. Nie wiem, czy teraz tak się dzieci bawią. Kiedyś tak się bawiło. O, zwoje są obrotem. No, no to jest naprawdę kabaret. No naprawdę naprawdę kabaret. I tu, że to tłuczy, pewnie tłumaczy to automatnie człowiek. Ja się nie zgodzę. Według mnie tłumaczy to rzeczywiście człowiek, tylko powiedzmy, no znaleźliśmy taniego tłumacza, może bardzo dobrze znać angielski, ale nie zna technicznego angielskiego. Zna tam, no to podobnie jakby tłumaczy teksty medyczne, prawnicze, tak, takie same bzdury by były. Tu nie wystarczy znać angielski, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, co się tłumaczy. I wtedy takich bzdur by tu po prostu nie było. Ale samo to, że problemem jest tłumaczenie, no to no jest to żenada. Widać wyraźnie, że nie ma tu żadnej korekty. Zrozumieć elektronikę z bardzo malutkim budżetem jest korekta, a w EDW tej korekty nie ma. A dlaczego nie ma? No bo ludzie, którzy za to odpowiadali, odeszli z EDW.
wziąłem sobie najnowszy numer, jeszcze go nie oglądałem. No i przejrzę razem z wami. Myślę, że też może ciekawe by było takie przeglądanie, jak pojawi się nowy numer, żeby razem z wami to przeglądał. Czy warto w ogóle to kupić, bo będą się trafiały jakieś ciekawe rzeczy. A tu też tak na pierwszy ogień w tej reklamie, miało nie być reklam w EDW. To przeczytacie na pierwszej stronie, na jednej z pierwszych stron wypowiedź Marciniaka. A teraz tych reklam, jak widzicie, no, będzie na pewno więcej, bo wiem, że już reklamy były w dużo wcześniejszych numerach. Ten układ nie jest produkowany. Od razu wam to powiem. Po co robić kity na czymś, czego nie ma? To jest kit, który jest do kitu, no. Jak na razie mieliśmy dwie strony reklam, których miało nie być. Czyli tu podobnie jak PiS. Co innego mówią, co innego robią. Spis treści. A może po prostu tak będę przeskakiwał to, co tutaj... To nie chce mi się czytać. No, znowu mamy reklamę, których miało nie być. Podkreślam i to nie jest mój jakiś wymysł, tylko to obiecał Marciniak. I tym tłumaczył to, że jest w stanie mi zapłacić za stronę 100 zł minus podatki. I tłumaczył to, że pismo jest, no, jak to się teraz, non-profit. Non-profit, miało nie być reklam. No jak widzicie, reklamy są, czyli coś tutaj nie gra. Coś tam poszło nie tak. Mimo, że ograbili autorów, no niektórzy zostali i biorą tą stówkę, no dla mnie to jest żenada. Wolałbym chyba na budowie przez tą godzinę cegły podawać. Jakaś tam migająca gwiazdka. No nie jest to żaden cud, szok. Zobaczymy, kto jest autorem. No proszę. Jakby u nas tego nie potrafił nikt zrobić. Potrafił i tu dużo lepiej. No ja wiem, że niestety w EDW mamy takich autorów, zresztą w EP też, którzy się przyspawali do AVR-ów i za diabła nie chcą się od nich oderwać. Mają jakieś AVR-owe klapki na oczach. W sytuacji, kiedy AVR-y są bardzo drogie, o bardzo słabych możliwościach, trudno się je programuje, trzeba być naprawdę ekspertem, żeby tam programować, nie przechodzą na ARMy. Nie rozumiem tego postępowania. Ja kiedyś tłumaczyłem, dlaczego wybrałem ARMy, jakie miałem alternatywy, były inne, ale świadomie wybrałem ARMy, to konkretnie STM32. Ciekawe, czy jest napisane, że to jest badziew, który po paru miesiącach będzie pokazywał bzdury. Albo że tu mamy podróby i na precyzję. O podróbach nagrałem film, jest też artykuł w Zrozumieć elektronikę. O takim artykule w EP, EDW w ogóle nie słyszałem, aby ktoś ten temat poruszył. Jakie wady mają podróbki, takie widoczne na pierwszy rzut oka, niewidoczne, które są problemem, które są małym, które są bardzo dużym problemem. Wątpię, aby tu było o tym coś wspomniane. Ogólnie, jeżeli używa się tego, to należy wspomnieć, że no nie jest to super rozwiązanie. Jest tanie, ale jest zawodne, trzeba by to kalibrować dość często. No i o tym Dallasie, zwłaszcza jak już widzę tą wersję, no to przekonany jestem, że to jest podróba. No i znów, jakby to u nas nikt nie potrafi zrobić. Potrafią i to dużo lepiej nawet na AVR-ze. Ciekawe, na czym to jest.
nie ma akurat schematu. Trzeba pamiętać, że to jest wersja demo, jak widzicie, to jest strona 20, a wcześniej mamy 17, więc ta ze schematem jest pominięta, ale spróbujemy z fotografii. No tak, nie za bardzo. Może spis elementów będzie. No nie ma. Trzeba być zgłębić się w tym temacie, na czym to jest zbudowane. Może na Raspberry nawet, ale nie, na Raspberry nie, no widać, że to jest procek jakiś. Ciężko wyczuć jaki. No w każdym razie, no jak na razie, to ja widzę, że nasi rodzimi elektronicy, nawet no, ci, którzy są stałymi współpracownikami EDW, EP, jeszcze są. Mam nadzieję, że zmądrzeją. Na pewno by to zrobili bez kłopotu. No chyba, że to za bezcen ten przedruk jest, no ale pewnie jakość tego tłumaczenia, no tu widać, ktoś tam adaptację robi do polskiego, no to wydania to można liczyć, że nie ma jakichś bzdur, jak to było wcześniej. Powiem szczerze, nie chce mi się za bardzo tego czytać, no bo to jest dla mnie strata czasu. Gdyby ktoś mi kazał to przeczytać, zapłacił, to bym to zrobił i dał opinię. Ten pierwszy numer to przeczytałem z ciekawości i kilka następnych. Reszta to tak przychodziła, to tylko przeglądałem pierwsze strony, spis treści, tak kartkowałem i tam się nie wgłębiałem w szczegóły. No jak na razie nic tu, jak to mówią, dupy nie urywa. Dawno temu Piotr Górecki wytłumaczył regulację fazową, mocy grupową. No, wystarczyło zrobić przedruk tego, co już było. No to płacą, tak, dorabiają obcy kapitał. Tu tak samo, o tranzystorach bardzo dużo Piotr Górecki napisał. Po co więc powtarzać i albo wątpliwe tłumaczenia, albo autorzy też może niekoniecznie są jacyś dobrzy. No, aby to ocenić, to by trzeba naprawdę to przeczytać. Ale jak na razie to powiem tak, gdybym to kupił, to jak na razie nic mnie tu nie zaciekawiło. Znowu coś o cewkach, jakiś tam. Co to za wynalazek? Jakieś tam ciekawostki na miarę młodego technika. Tu też nie widzę nic odkrywczego. I znowu reklamy. Także jeśli chcecie kupić czasopismo, żeby poczytać sobie reklamy, no to jest to dobre rozwiązanie.
No ja tu nie znalazłem naprawdę nic, na czym można by oko zawiesić. Nie ma tu nic odkrywczego, nie ma tu nic nowego. No po prostu nie ma nic ciekawego. I myślę, że pewnie tak do końca by było. Tu może kto chce, może sobie. Wybrać tu. Zanim wyda kasę, to warto. O, to jest nawet ciekawe dla kogoś, kto tak za bardzo nie wie nic o Raspberry, to jest warte uwagi. Tu gdzieś to chyba tak się robiło. Wchodzimy na przykład w elektronikę dla wszystkich. Podobnie można w elektronikę praktyczną. Film ma już 20 minut, więc nie chcę elektroniki praktycznej oglądać. Zresztą temat jest o EDW. EP już było. I tu sobie możecie wybrać jakieś archiwalne numery. I tu jest opcja przejrzyj i możecie się zapoznać z treścią. No ja powiem, że to dawno temu było opisane w EP. Więc naprawdę nic odkrywczego tu naprawdę nie, no, ja nie znajdowałem nic odkrywczego, jak widzę, nic nadal nie ma. Nie widzę sensu kupowania tego. Szkoda po prostu pieniędzy. Dużo tańsze i lepsze jest czasopismo Zrozumieć Elektronikę. Nie wiem, czy tu będzie cena. No, ceny nie ma, a jest 17 zł. A Zrozumieć Elektronikę macie za dychę. Nic dodać, nic ująć. Dużo lepsze, dużo tańsze. To tak, to można powiedzieć, że Elektronika dla wszystkich to takie AVR-y, a Zrozumieć Elektronikę to takie ARMy. Lepsze i tańsze. Napiszcie w komentarzach, jakie macie odczucia co do elektroniki dla wszystkich w nowej odsłonie. Może ktoś prenumeruje, czyta całość i może się, może jakieś pozytywy tam znalazł, a może nie. Każda wypowiedź jest cenna. Dziękuję za oglądanie i oczywiście za lajki, wspieranie, subskrypcje. Do usłyszenia.